Dzień dobry, witamy w dzisiejszym vlogu. My jesteśmy w Świnoujściu, co zresztą wiecie po poprzednim vlogu, że tu przyjechaliśmy. Jesteśmy tu już jakoś od 2 dni, ale nic nie nagrywaliśmy, bo nie mieliśmy po prostu czasu. Wczoraj ja z Kapim się praktycznie w ogóle nie widziałam. Widzieliśmy się przez 2 godziny od 9 wieczorem, czy nawet od 10 wieczorem do północy. Poszliśmy sobie na spacer na plaży. Było ekstra, było tak ciepło, ja zamoczyłam sobie nuzię w wodzie, widzieliśmy lisa na plaży, widzieliśmy jakiegoś zająca czy królika, widzieliśmy jeszcze jakieś dziwne zwierzę, także jeżeli nie obserwujecie nas na Instagramie, to dużo tracicie, więc jeszcze raz zachęcamy, link będzie w opisie, bo tam po prostu pokazujemy więcej, szczególnie takie nasze życie nocne, o ile nie brzmi to źle, bo vlogować życia nocnego raczej nie da rady, bo jest po prostu za ciemno. To mogło zabrzmieć bardzo źle, ale nie o to chodziło. Dzisiaj też nie wiem do końca, jak dzień będzie wyglądać. Mam nadzieję, że Kapi skończy roboty w mieszkaniu trochę wcześniej, bo wczoraj cały dzień z dziadkiem, nie wiem, coś na ścianach robił czy na suficie. Był też pan, który wstawiał nam drzwi wejściowe, zewnętrzne, więc dzisiaj wiem, że dokańcza i Kapi też coś tam jeszcze robi. A ja dostałam zadanie, że o 14 muszę wyprowadzić Pato, więc szykuję się i nie wiem, zacznę sobie dzień, a potem wyjdę do Kapiego, więc na pewno go zobaczycie. A teraz czas nakarmić Lucka, ponieważ ten mały gość tutaj jak zwykle siedzi i czeka. No pewnie, że tak, już nas zaprowadził do swojej szafki, w której trzymamy jego karmę ulubioną. I przekąski wszystkie. A jeśli ktoś z Was zastanawiałby się, co to za przyjaciel rodziny na moim nosie, to zimno. Standardowo, opryszczka. Jakby moje życie bez tego to byłoby po prostu nudne, więc... Czołem, dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu. Nie, już się dzisiaj witałam! Może być, może być. Było co prawda tylko bardzo mało klipów, bo... No bo Kapi był cały czas tutaj, a my nagrywamy tylko razem, więc nie było sensu nic pokazywać. Ogólnie jest już 20. Tak, Kapi skończył pracę na dzisiaj. W mieszkaniu bardzo dużo się pozmieniało, ale to są już takie zmiany, których nie chcemy Wam pokazywać na razie, bo wiele osób też się pyta o to, czy zrobimy taki filmik jakby... Hamstur? Tak, jak już skończymy, czy wszystko pokażemy. Flat tour. No tak, czy wszystko pokażemy. I tak, my na początku, co prawda nie zdążyliśmy tak całkiem na początku, ale gdzieś tam bliżej niż dalej, nagraliśmy, jak wyglądało mieszkanie, zanim zaczęliśmy tutaj cokolwiek robić. I naszym planem jest po prostu pokazać te klipy w jednym filmiku i połączyć z ostatecznym efektem. I łazienka jest już praktycznie skończona, dlatego tak. Nie chcemy teraz tego pokazać, tylko dodać to właśnie w tamtym filmie. Tam tak naprawdę brakuje tylko i wyłącznie dorzucenia kibla i tak. Tym podobne. Toalety, umywalki i pralki. I lustra. Tak, a tak to jest, no oprócz światła, ale ogólnie jest większość już zrobiona, więc no szkoda by było pokazywać teraz, bo potem nie będzie w ogóle nie żadnego, będzie efektu. Żadnego zaskoczenia nie będzie, nie? Tak. No i ściany oczywiście tutaj też Kapi robił z dziadkiem i tak dalej, więc no ogólnie dużo się dzieje, ale oficjalne info, nie wprowadzimy się z 1 lipca, to jest pewne. To jest pewne, bo jest jeszcze dużo roboty, ale... Do sierpnia powinniśmy zdążyć. Myślę, że w połowie lipca już tu wejdziemy. To znaczy, ty możesz wejść tutaj nawet szybciej niż ja. Tak, ja nie zdziwię się, jak ja tutaj wejdę początkiem lipca w ogóle. No, bo ja muszę odczekać od malowania co najmniej tydzień, bo inaczej skończy tak. Się to dla mnie źle, jeżeli wejdę tutaj wcześniej. Ale nie ukrywam, że wolałabym, żebyśmy weszli tutaj razem. No, razem mieszkali, bo teraz ja już będę za domowie się i ty przyjdziesz, jaki taki współlokator, nie? No ale w ogóle, że wiesz, tak, że pierwsza noc tutaj razem i w ogóle dzisiaj mam takie dziwne teksty, wiesz? Dzisiaj rano też mówiłam, że nie nagrywamy naszego nocnego życia. Bo nie nagrywamy. A teraz mówię, że pierwszą noc tutaj razem, ale tak, że właśnie, żebyśmy weszli tutaj razem i tak byłoby fajnie. Zobaczymy, co da się zrobić. Jeżeli nie wyrzucą mnie z domu wcześniej, no to będziemy mogli tak zrobić. Aczkolwiek wydaje mi się, że mogę zostać wyrzucony. To oficjalnie mówię, że proszę go nie wykopać, bo chcę wejść z nim tutaj razem. O, zielone! My teraz jedziemy na plażę zobaczyć zachód słońca. W ogóle gdzie jedziemy? Jedziemy oglądać zachód z wiatraka, czy jedziemy oglądać zachód z tamtej części plaży, na której byliśmy wczoraj? Możemy z wiatraka. Ale wydaje mi się, że tam... Tak. Ale wydaje mi się, że tam będzie bardzo wiać. Będzie bardzo dużo ludzi też. Będzie.
ale już zacząłem jechać w tą stronę. Co by tu zrobić? Zaraz słońce zajdzie. No nie wiem, jak uważasz. To pojedź tam, gdzie uważasz, zrobisz mi niespodziankę. A teraz mam dla nas Raffaello malinowe. Ja już jadłam i powiedziałam na Instagramie głośno, że mi nie smakowały. Głośno i właściwie i większość osób się ze mną zgodziła i też widziałam dużo komentarzy na jakimś fanpage'u czy tam na jakimś Instagramie z takimi nowościami jedzeniowymi, że dużo osób właśnie mówi, że są niedobre, że są chemiczne i sztuczne. Kretyni. I ja nie wiem, czy się zgadzam z tym, że są sztuczne, ale mi po prostu nie smakują, bo myślałam, że to będzie taki smak takiej słodkiej, delikatnej malinki, a jest totalnie inny, ale nie będę ci dokładnie mówić, jak ja to sobie spróbuję. Dobra, dobra. Może tobie będzie smakować. Może. Mi tam smakuje wszystko, co jest zjadliwe, więc dawaj, oprócz marchewek. Mogę całość od razu, czy muszę zjeść takim samym algorytmem jak ty? Najpierw zjadanie kokosów. Okej, czyli nie moim algorytmem. Początek jest spoko. A później ogólnie mniej. Nie? Jeszcze jakbyś to właśnie jadł moim sposobem, czyli wszystko po kolei, to tym bardziej byś to zauważył, bo ten środek, ten krem jest kwaśny. Trochę jest, ale jak się do tego nie je się twoim sposobem, bo jak widać psuje to smak. No jak może. Je całe załaduję do buzi, ogólnie jest spoko. Ale ja żadnego Oreo, w sensie oryginalnego, nie jem takim sposobem. Jem swoim, czyli wszystko po kolei jest pyszne w ten sposób. A to jest niedobre, więc... Nie, no jest okej. Okay. Nie jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie jest okej! Okay. Nie jest lepsze od oryginalnego, no, ale jest okej. Okay. No okej, okay. Mi nie smakuje. No okej, okay. To wysiądź. Niespodzianka. A my idziemy dzisiaj na plażę, dlatego że wczoraj zaczęło się lato. Astronomiczne? Czy tak? Jak to się mówi? Nie wiem, 22, nie? Się zaczyna tak, 20... kalendarzowe. Czy dzisiaj? Nie, wczoraj się zaczęło. O 17 to astronomiczne ileś tam. Wczoraj. No i był to też najdłuższy dzień w roku. A co za tym idzie? Bałtyk dzisiaj, nie wiem czy wszędzie, ale w Świnoujściu na pewno, zachodził. Znaczy Bałtyk. Bałtyk zachodził zaraz za słońcem ogólnie. Słońce zachodziło zaraz za Bałtykiem. A u nas zawsze słońce zachodzi za klifami w Niemczech i nie widać, jak się łączy z wodą. A właśnie w okolicach tego dnia najdłuższego w roku to takie jest kilka dni, kiedy właśnie można to zaobserwować i liczymy na to, że dzisiaj nam się uda. Uda się na pewno. Już widzę, tam słońce jest. Super. Byleby nie było chmur już na samym dole przy wodzie. Powiedz, kogo nie posłuchałeś dzisiaj i nie wziąłeś ze sobą kurtki? No, to kogo nie posłuchałem? Ogólnie tej osoby, której zazwyczaj nie słucham. I teraz będziesz marznąć, więc nie idziemy na wiatrak. No i nawet jakbyśmy byli, bym był ubrany i byśmy byli na wiatraku, to też byś ty marzła wtedy. Prawda. Więc i tak byśmy tam nie poszli. True. Więc to będę marzł sobie w samotności tutaj. Spacerujemy sobie tak bardzo spokojnie tutaj brzegiem, bo chcieliśmy stać w miejscu, aczkolwiek bardzo mocno wieje, nie wiem czy to słychać, ale mocno wieje i ogólnie jest bardzo zimno. I przy brzegu leży bardzo dużo takich pełnych, świeżych muszelek, jeszcze nie rozdeptanych. I ja co chwilę się zatrzymywałam, żeby popatrzeć, co tam może być. A Kapi oczywiście, chodź, bo zimno, zimno, bo oczywiście się nie ubrał. I mówię, no dobra, no idziemy. Ale co jakiś czas także zerkam pod nogi i patrzcie, co znalazłam. Toż. To najprawdziwszy bursztyn. Ale jaki duży! No, masz farta po prostu do bursztynów, nie? Cały czas trafiasz na jakieś bursztyny. Prawda? Nawet w suchym piasku przyręczyło. No. Patrzcie, już trzy znalazła. Wszystkie w jednym miejscu. Wszystkie w jednym miejscu, tutaj gdzie stoimy. Oksia z podniecenia robi insta. I nie wytrzymamy do zachodu jednak, ale widać, że już powoli zachodzi, już prawie wychodzi poza ten taki cypelek tych klifów.
Ale jest za zimno po prostu, żeby tu wytrzymać. No strasznie wieje, może przyjdziemy jutro, albo myślę, że pojutrze też jeszcze będzie taki zachód. Też mi się wydaje, że ten zachód może być gdzieś przez 2 tygodnie, albo nawet może, nawet może na miesiąc. No wiesz, teraz to tak będzie najdalej od lądu, więc... No. No nie wiem, no jest na tyle zimno, że chowamy się. Ja ogólnie bym jeszcze wytrzymał, ale to Okcja zaczęła naciskać, że jej już jest zimno, więc tak, chowamy się. On by wytrzymał. Ojej, coraz mi zimno. Ojej, jak zimno. A wiadomo, żebym wytrzymał, przecież dla ciebie wszystko. No ja wiem. Dobra, chowamy się do auta i nie wiem, no nie wiem. A w ogóle to zanim pójdziemy do auta, patrzcie jaka tu woda jest. Powiedziałbym krystalicznie czysta, ale wszyscy wiemy, że to by było kłamstwo. Ta woda jest krystalicznie brudna, ale przynajmniej widać właśnie dno nawet, więc jesteśmy zaskoczeni, że... Może nie zaskoczeni, ale... Co? Dno na 30 cm. No, ale to jest dno. To jest coś niesamowitego, że u nas w morzu widać dno na 30 cm przecież. Ale oczywiście jak przyjdzie lipiec, sierpień, to... Nie wiem, bodajże sinice kwitną, czy coś takiego i ta woda właśnie nabiera swojego naturalnego koloru, czyli jest sino, może być, albo sino burokoperkowa. Udało nam się prawie wyjść z plaży, ogólnie postanowiliśmy lekko zwolnić, żeby liczyć na to, że uda nam się załapać na zachód. No i jako tako się udało. No ewidentnie widać, że zachodzi zaraz nad morzem naszym. No jeszcze się trochę przesunie, nie? Jeszcze troszkę niby ma się przesunąć, ale tu jest właśnie ostatni cypelek lądowy. Ale, no słuchamy panią. Co ma pani do powiedzenia? Stoimy na wydmach i tutaj wieje o wiele mniej, więc może uda się, żeby chociaż dotknęło wody i zobaczyć ten moment. Tak? Tak bardzo chcesz? Tak. Nie, no możemy faktycznie tutaj zostać, bo właśnie jak Oksia powiedziała, tu są wydmy i ogólnie jesteśmy troszkę osłonięci, więc możemy spokojnie sobie tu postać. Wolałbym usiąść, ale pewnie jest zimny piach aktualnie. Tak. Więc sobie postoimy. Udało się zobaczyć, nie czekaliśmy aż zajdzie całkiem, bo jest po prostu za zimno. Tak, ale dotknęło morza, to najważniejsze. Odhaczone. Tak, teraz idziemy do auta. Tak. I zaprezentujemy wam skarby, które Okcja znalazła. Bo znaleźliśmy ich trochę więcej. A oto i nasze wszystkie zdobycze. To jedno coś duże, czarne po środku, znaczy czarne, takie ciemne. Nie jesteśmy pewni, czy to jest bursztyn, chyba nie, ale wygląda fajnie. Ogólnie jest lekkie też i tak w niektórych miejscach się błyszczy, nie wiemy, może to coś ala bursztynowatego. No może, albo jakiś czarny bursztyn, nie wiem, czy są takie rzeczy. Ale by było, co? Ale tutaj widzę sopel kozacki. Taki. Kozacki. No, ładnie zrobiłaś. Niezłe mam oko, co? No masz oko, nie dość tego, że ślepe, ale jednak takie sokole trochę. No. Wiesz jakie? Srocze. No to w sumie tak. Sroki lecą na błyskotki. No tak, w sumie tak, zapomniałbym. Udało się!